Witam wszystkich Państwa na naszym drugim spotkaniu na targach. Wczoraj gościliśmy pana Tadeusza Burzyńskiego, dzisiaj Michała Gniadek-Zielińskiego, autora książki Narodowej Siły Zbrojnej 42-47. I niestety mam dla Państwa, oprócz dobrej wiadomości, że jest spotkanie dzisiaj z autorem, to zła jest taka, że niestety premiera książki jest odłożona na czas późniejszy. Możliwe, że będziemy mieli już gotową książkę w połowie grudnia, a premiera już taka oficjalna będzie w lutym. Także bardzo Państwa przepraszam, ale niestety jest to bardzo poważny temat. Wcześniej żadnej takiej książki nie wydano. My jako wydawnictwo zgłaszaliśmy się do specjalistów, historyków od Narodowych Sił Zbrojnych. Jedni nie mieli czasu, to wiem, że nie mają. Inni niestety są leniami, im się nie chciało. A kolega Michał podjął się tego zadania. Książka ma ponad 550 stron w formacie B5. Bardzo dużą liczbę zdjęć z mapy kolorowe. Ale niestety, żeby traktować Państwa poważnie, musimy nałożyć jeszcze poprawki na nią. Także bardzo przepraszam. I oddaję głos panu Michałowi, żeby zapoznał Państwa z tym, co zrobił, a efekty będą widoczne, jak mówię, pewnie w drugiej połowie grudnia. To proszę śledzić naszą stronę naszego Facebooka. A premiera będzie w lutym z udziałem pana Leszka Żebrowskiego, bo już obiecał, że dojdzie do takiego spotkania. No i jeszcze raz przepraszam Państwa. Michale, proszę. Bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak zostało tu wspomniane, nie ma dzisiaj książki, ale jak to mawia redaktor Stanisław Michalkiewicz, którego mieli Państwo być może okazję słuchać na wcześniejszym ze spotkań zorganizowanych tutaj przez wydawnictwo Kapitał, jej nieobecność jest wyłącznie wyższą formą jej obecności, więc pozwolę sobie o niej dzisiaj opowiedzieć, a właściwie bardziej o tym, czego ona dotyczy. Najpierw taka uwaga techniczna. Powiem, w jakiej kolejności będę z Państwem rozmawiał dzisiaj. Na początku myślę, że możemy się przyjrzeć, jak ta książka wygląda. Tak to byśmy się przyjrzeli w wersji papierowej, ale jej niestety nie mamy. Więc pokażę Państwu, z czego ona się składa, o czym pisałem, jak materiał został w niej rozmieszczony, ile mu poświęciłem miejsca. To jest karta przedtytułowa z wiadomym zapewne wszystkim Krzyżem Narodowych Sił Zbrojnych. Karta tytułowa z moim nazwiskiem, z tytułem książki. Coś. Już przerwało. Tu jest cytat, który, jak myślę, jest nie tylko mottem tej książki, ale także mottem dzisiejszego spotkania. Otóż generał Stanisław Maczek, pisząc do jednego z bardzo ważnych członków obozu narodowego, który funkcjonował w szeroko rozumianych Narodowych Siłach Zbrojnych, późniejszy profesor Bolesław Sobociński, członek Organizacji Polskiej Obozu Narodowego, usłyszał od Stanisława Maczka właśnie takie słowa, że rozwój wypadków wam przyznał rację. Jesteście dla wielu żywym wyrzutem sumienia. Mieliście rację i tego wam nigdy nie zapomnę. Nie wybaczą. To zdanie jest bardzo istotne, żeby zrozumieć to, co się wokół Narodowych Sił Zbrojnych działo właściwie już od ich utworzenia, na dobrą sprawę. Już od ich utworzenia. One od razu były wyklęte. Dlaczego? O tym powiem za moment. Ale przyjrzyjmy się dalej. To, co jest naprawdę istotne, to spis treści. No, coś nie łapie. Przewidziałem spis treści. Proszę Państwa, no. Na początku
początku jakieś tam słowa wstępne różnych innych badaczy, którzy zechcieli tą książkę przejrzeć i podzielić się swoimi refleksjami na temat tego, co mi się udało zapisać. Potem mój wstęp poświęcony charakterowi źródeł, z jakich korzystałem, dotychczasowym osiągnięciom historiografii na temat Narodowych Sił Zbrojnych oraz o tym, dlaczego tę książkę w ogóle napisałem, oczywiście. Dalej piszę o tym, co się działo tuż po wkroczeniu Niemców i Sowietów w granice II Rzeczpospolitej, czyli początkach konspiracji narodowej, tym, co się wówczas działo, jakie przemyślenia na sytuację, która nastała w kraju, mieli narodowcy, w obliczu czego stanęli i jak się zachowali. Dalej poruszam sprawę Narodowej Organizacji Wojskowej, czyli struktury stworzonej przez Stronnictwo Narodowe w okupowanym kraju, z której struktury częściowo potem weszły w skład Narodowych Sił Zbrojnych. Następny rozdział jest poświęcony Organizacji Polskiej ONR i Związkowi Jaszczurczemu, czyli organizacji oczywiście ONR-owskiej o charakterze wojskowym, która w całości zasiedliła następnie Narodowe Siły Zbrojne. W dalszym rozdziale poruszam sprawę innych organizacji, które weszły w skład NSZ, bowiem NSZ, podobnie jak Armia Krajowa, przeprowadziło swoją akcję scaleniową, aby scalić wysiłek zbrojny w kraju, przede wszystkim oczywiście wśród organizacji w jakimś stopniu podzielającym poglądy polityczne tych głównych grup, które tworzyły NSZ. Dalsza część, czyli u podstaw Narodowych Sił Zbrojnych, to jest bardzo istotny fragment, bo to jest fragment książki, który stricte opowiada o tym, jak to się stało, że właściwie coś takiego jak Narodowe Siły Zbrojne powstały. Zresztą nikt im nie zapłacił za to, żeby się zorganizowali. Nikt jakoś im szczególnie w tym nie pomagał, a wręcz wszyscy raczej starali się przeszkadzać. Natomiast to powstało i funkcjonowało w taki sposób, w jaki potem Państwu przedstawię, bo Państwo przeczytają w mojej książce. Oczywiście później należy poruszyć temat tego właściwie, czego ci NSZ-owcy chcieli, to znaczy jaki oni mieli program dla Polski, jaki oni mieli cele. Te cele i program były bardzo specyficzne i poruszane w bardzo ciekawy sposób. Jest to bardzo obszerny fragment książki. Uważam, że bez niego obraz Narodowych Sił Zbrojnych byłby nie tyle niepełny, co całkowicie zakłamany, fałszywy. Następnie struktura Narodowych Sił Zbrojnych, oczywiście dowództwo NSZ, potem podział terenowy, on się różnie zmieniał w zależności od sytuacji, jaka była. Przedstawiasz to tak, jak Państwo widzą dalej. Działalność Narodowych Sił Zbrojnych. Podzieliłem tą działalność na, jak sądzę, najważniejsze aspekty tejże działalności, czyli działalność wywiadowcza, biuro fałszerstw, czyli komórka legalizacyjna, innymi słowy, wystawianie fałszywych dokumentów przede wszystkim. Następnie propaganda, bardzo istotne, jeśli chodzi o Narodowe Siły Zbrojne zagadnienie. Oni uwielbiali pisać i publikować. Następnie służba cywilna narodu. Proszę Państwa, zastanawiam, cóż to takiego służba cywilna narodu? Nic właściwie to nie mówi. Cóż to może być? A to była taka struktura, którą można określić mianem konkurencyjnej względem delegatury rządu na kraj. Czyli cywilna struktura związana z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, utworzona przez obóz narodowy. Czyli polityków związanych ze Stronnictwem Narodowym i obozem narodowo-radykalnym. Dalej walka zbrojna. Oczywiście bez tego nie da się mówić o Narodowych Siłach Zbrojnych. Z tejże walki zbrojnej, w tymże rozdziale poświęconej głównie zagadnieniom antyniemieckim, wyodrębniłem oddzielne rozdziały, to jest Powstanie Warszawskie i Brygada Świętokrzyska. To są rozdziały bardzo specyficzne, omawiają jeden ciąg przyczynowo-skutkowy, dlatego, ponieważ książka generalnie ma układ problemowy, to te rozdziały są potraktowane w sposób nieco inny, jak sądzę, z zyskiem dla książki. NSZ oczywiście biły się w Powstaniu Warszawskim. To jest fakt i nie da się temu zaprzeczyć. Jak się biły, o tym powiem później. Brygada Świętokrzyska, największa jednostka partyzancka utworzona przez Narodowe Siły Zbrojne, która miała swoją historię
fantastyczną, zaskakującą, która była ewenementem na skalę światową. Stąd należy ją potraktować oddzielnie. Następnie w części piątej poruszam sprawę tego, jak NSZ był traktowany przez czynniki przede wszystkim oficjalne, przez co mam na myśli Armię Krajową i rząd polski na wychodźstwie w Londynie. Scalenie Narodowych Sił Zbrojnych z Armią Krajową to jest bardzo, bardzo istotna sprawa dla całości historii NSZ, ponieważ zarówno AK wręcz żądała scalenia ze sobą struktur narodowych, natomiast NSZ-owcy do tego scalenia również padli. Wcale nie chcieli tak działać niezależnie. O tym powiem troszkę później. Oczywiście kontakty z innymi organizacjami niepodległościowymi w kraju, jakie były. Były to kontakty przede wszystkim z batalionami chłopskimi. No i kontakty z komuną. To jest niezwykle istotne. Właściwie najczęściej poruszane, w sposób oczywiście fałszywy, bo dlaczego by nie. Część szósta, to jest część ostatnia i to jest stosunek okupantów do NSZ. Niemcy wobec NSZ to jest oczywiście rozdział poświęcony podejściu okupanta niemieckiego do Narodowych Sił Zbrojnych. Ten stosunek był bardzo różny. Raz ich prześladowano, innym razem starano się z nimi jakoś dogadać. Dlaczego? Z bardzo wielu przyczyn. Rozdział 24 to jest rozdział ostatni, który jednocześnie pełni rolę epilogu. To jest Związek Sowiecki, rząd lubelski wobec NSZ. W tym rozdziale poruszam sprawę tego, jak po wkroczeniu Sowietów na ziemię polskie prześladowano narodowców, co doprowadziło do likwidacji ich struktur, a w wielu wypadkach ich śmierci, fizycznej po prostu eksterminacji. Następnie epilog, który nazwałem bardzo subiektywnym, żeby się zabezpieczyć, żeby mi nikt nie zarzucił, że forsuje jakąś swoją jedyną słuszną wizję. W tymże epilogu poruszam przede wszystkim kwestie polskiej racji stanu w czasie II wojny światowej i jak tą polską rację stanu realizowały właśnie Narodowe Siły Zbrojne, a jak ją realizowały inne organizacje w kraju. Następnie obszerne aneksy. Jeżeli Państwo sięgną do książki, koniecznie proszę tam zerknąć, to jest bardzo istotna rzecz. Tam aneksy podzieliłem przede wszystkim na sprawy organizacyjne, znaczy formowanie się Narodowych Sił Zbrojnych, potem scalenie z Armią Krajową i ostatnia część to są dokumenty dotyczące rozłamów Narodowych Sił Zbrojnych, który dokonał się przy okazji tego scalenia z AK. Czymże są te aneksy? Oczywiście dokumentami. Staram się wybrać najciekawsze dokumenty, które najlepiej oddadzą specyfikę tych wydarzeń i pomogą zrozumieć, co tam się działo. One się nie powielają zwykle w tym, co jest w książce. Książka jest pełna cytatów. Uważam, że tak trzeba tego typu książki pisać. Natomiast to, co się znajduje w aneksie, przepraszam, raczej nie pokrywa się w zupełności z tym, co się znajduje w środku. Na końcu podsumowania i to jest właściwie tyle. Tak ta książka teraz się prezentuje, ona jeszcze będzie poprawiana, jeszcze nie zaprezentujemy jednak. Ona będzie poprawiana i myślę, że to, co Państwo zobaczą, w jakimś stopniu poszerzy Państwa wiedzę na temat Narodowych Sił Zbrojnych, ale nie tylko, bo tutaj są istotne informacje dotyczące także innych organizacji czy innych spraw, które się toczyły gdzieś w okolicy Narodowych Sił Zbrojnych i tym, co z nimi związane. Teraz przejdźmy może do tego, czym Narodowe Siły Zbrojne były. Oczywiście informacja o tym, kiedy mniej więcej książki należy się w wersji papierowej spodziewać. I tak będzie się prezentować okładka. Na okładce podpułkownik, potem pułkownik Antoni Szacki, dowódca Brygady Świętokrzyskiej. Proszę Państwa, czym były Narodowe Siły Zbrojne? To jest właściwie
sprawa bardzo trudna w wyjaśnieniu. Koncepcje były bardzo różne i zwykle nie miały nic wspólnego z rzeczowymi badaniami historiograficznymi. To była organizacja faszystowska. Od tego zacznijmy. To była organizacja faszystowska. Organizacja faszystowska, której celem było przede wszystkim mordowanie Żydów. W czasie powstania wymordowali więcej Żydów niż Niemcy, to zapewne Państwo wiedzą. Oprócz tego walka ze wszystkimi organizacjami o charakterze demokratycznym, przez co rozumie się przede wszystkim działaczy lewicowych i lewicujących, w tym komunistów. Poza tym organizacja, która na masową skalę współpracowała z Niemcami, pewnie po to, żeby tępić Żydów skutecznie, jak sądzę. To była organizacja, która donosiła na własny naród, na to, co się w Polsce dzieje. Oni, proszę Państwa, wyszli, o tu, proszę Państwa, tu siedzi, w środku siedzi zbrodniarz ze swoimi zbrodniątkami wokół. Oni poszli na zachód, żeby donosić, co się dzieje w Polsce. Tak? Żart. Państwo się z tym zgadzają? Żarty. Prowokacje pan robi. Prowokacje pan mówi. Szkoda, że pan nie wyszedł. Nie, ma pan oczywiście rację. Ma pan oczywiście rację, no. Ale ja przed chwilą państwu przedstawiłem oficjalne stanowisko historyków dotyczące Narodowych Sił Zbrojnych, które panowało przez dobrych kilkadziesiąt lat. Proszę państwa, tak się o nich pisało. Tak się o nich pisało. I właśnie dlatego, że tak się o nich pisało, to ja o nich napisałem. Ta książka powstała między innymi właśnie jako moja forma buntu. Z jednej strony forma buntu naukowego, czy nie mogłem patrzeć na to, że historii Narodowych Sił Zbrojnych po prostu się nie bada. Po prostu się pisze o nich wyłącznie w kategoriach ideologicznych, politycznych, a jeżeli ktoś się bada, to ogranicza się to do grupy naukowców niewielkiej, przeważnie związanej z Instytutem Pamięci Narodowej, których do pewnego czasu po prostu nikt nie czytał. Dzisiaj się już ich na szczęście czyta. Ale to jest kropla w morzu nienawiści, propagandy, pomyj, które wylano na tych żołnierzy. Druga sprawa, dlaczego ta książka powstała, to jest mój bunt, można powiedzieć, moralny. To znaczy, to gdzieś człowieka uwiera, jak jakaś potwornie boląca drzazga, że proszę Państwa, no ci ludzie za nas ginęli, no. I to nie jest ważne, czy oni byli narodowcami, czy oni byli piłsudczykami, czy oni byli jeszcze kimkolwiek innym, ludowcami na przykład. Oni za nas po prostu ginęli, bo dla nich najpierw była Polska, a dopiero później była Polska narodowa. Najpierw musimy Polskę zdobyć, odzyskać, żeby ta Polska była wolna. I dopiero wtedy możemy tej Polsce nadać taki charakter, jaki chcemy. Zacznijmy od początku. Znaczy, jak te Narodowe Siły Zbrojne się formowały? Mają Państwo piękne zdjęcie działaczy Stronnictwa Narodowego, którzy trzymają wieniec przygotowany na pogrzeb. Człowieka, który to wszystko zaczął. Człowieka, który rozpoczął ten cykl, który trwa do dzisiaj. Ten cykl to oczywiście droga do państwa narodowego. Droga, którą rozpoczął Roman Dmowski, który zmarł na początku 1939 roku. I to jest właśnie wieniec przygotowany przez jego ludzi, którzy w ten sposób chcieli podziękować za to, co on zrobił dla Polski i dla nich. Jak Narodowe Siły Zbrojne się formowały? Przede wszystkim Narodowe Siły Zbrojne to organizacja narodowców. Organizacja, która nie była pierwsza wcale w czasie wojny spośród organizacji stworzonych przez obóz narodowy. Pierwsza organizacja to była organizacja wojskowa Stronnictwa Narodowego, później nazwana Narodową Organizacją Wojskową. Jej ostatni komendant, tutaj przedstawiony, podpułkownik Rokicki, sam wstąpił do Armii Krajowej. NOW scaliło się z AK w połowie 1942 roku, ale nie cały. Była tam grupa oficerów, która stwierdziła, że to, jak to scalenie wygląda i jaki ma charakter, przede wszystkim nadany przez
Armię Krajową, no jest nie do przyjęcia. W ten sposób się nie będziemy scalać. Przede wszystkim tam padały oskarżenia o lewicowość, o sanacyjność, o to, że oni chcą sobie narodowców po prostu przywłaszczyć ich dorobek dotychczasowy. Druga organizacja z większych organizacji narodowych, bo ich było bez lików, generalnie konspiracja 39-40 rok, no tych organizacji jest pełno. Jedne większe, inne mniejsze. Jedne się ograniczają do takiej sali i spotyka się 15 kolegów i mają organizacje i jakoś tam działają. Inne to są poważne struktury, które mają swoje komendy okręgowe, komendy powiatowe i tak dalej. Z taką większą organizacją była organizacja wojskowa Związek Jaszczurczy, której komendant od początku do końca został przedstawiony przeze mnie tutaj. To jest Władysław Marcinkowski, pseudonim Jaksa. Proszę Państwa, OWZJ całkowicie wchodzi w skład Narodowych Sił Zbrojnych i te dwie grupy będą tworzyć tęże organizację. Jej charakter będzie w dużej mierze właśnie zależny od tego, jaki charakter miały te grupy. To znaczy, część zasług, znaczy, jakby powiedzieć Państwu dokładnie, część rozwiniętej działalności przejmie się od Związku Jaszczurczego, część od NOW. To znaczy, szkolenie na przykład na wyższym poziomie stoi w NOW, ale wywiad już stoi na wyższym poziomie ZJ. To będzie miało pewne przełożenie dotyczące późniejszych walk frakcyjnych, jakie będą miały miejsce w NSZ. Znaczy, jedni będą chcieli zdominować po prostu drugich. Na czele Narodowych Sił Zbrojnych, za których punkt wejścia na arenę dziejów należy uznać 20 września 1942 roku, będzie stał na początku pułkownik Ignacy Oziewicz. Wybitny dowódca dywizji z kampanii wrześniowej, któremu uda się wyjść z obozu internowania i który włączył się w pracę NOW, następnie przeszedł do NSZ, został mianowany dowódcą. Tu jest ważny element. To jest dowódca, nie komendant główny. Jest to jedyna sytuacja w polskim ruchu niepodległościowym. Ależ kto tego Oziewicza powołał? Prawda? Można się zastanawiać. Sam sobie wziął władzę? Czy ktoś go tam jednak powołał na to stanowisko? Otóż było coś takiego, jak Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna. To była grupa polityków ONR-u i SN, to znaczy tej grupy rozłamowej, która nie chciała się stać w tym momencie i w takim charakterze z Armią Krajową. Grupie SN-owców przewodził Zbigniew Stypułkowski, proszę Państwa. Postać wybitna, nie da się ukryć. To jest najmłodszy poseł w przedwojennej Polsce. Po wojnie wieloletni doradca prezydentów, kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych do spraw zagrożenia komunistycznego. Tenże Stypułkowski został sekretarzem generalnym TNRP. Była funkcja prezesa, ale nikt tym prezesem nie został. Tam panował wieczny wakat. Dlaczego? Ponieważ jedni i drudzy chcieli zachować równowagę. Czy stanowisk mamy mieć tyle, żeby dla nas i dla was było tyle samo, innymi słowy. Żeby żadna z frakcji nie uzyskała przewagi. Dlatego prezes nigdy nie był obsadzony, ale jego funkcję pełnił zwykle Stypułkowski. Ta właśnie Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna, zwana też czasem po prostu Tymczasową Radą Polityczną, była takim politycznym ciałem NSZ-owskim, które miało dbać o sprawy polityczne właśnie przede wszystkim. Nie znaczy to, że Narodowe Siły Zbrojne były jakąś wojskówką partyjną. Taką wojskówką partyjną był niewątpliwie Związek Jaszczurczy, były niewątpliwie Narodowa Organizacja Wojska, natomiast już nie NSZ. Szybko po objęciu komendy Oziewicz wydaje rozkaz polityka w wojsku, który mówi: my jesteśmy żołnierzami. Oni są politykami, oni niech się zajmują polityką, my w wojsku nie politykujemy. To była organizacja całkowicie apolityczna, podobnie jak Armia Krajowa, przynajmniej do pewnego momentu. Więc to było wojsko, to było prawdziwe wojsko,
Wojsko Narodowe to była organizacja, która powstała z woli narodu. Oczywiście zorganizowali ją jacyś politycy, jacyś wojskowi, natomiast no, oni skądś musieli mieć pieniądze na działalność. Oni musieli jakoś mieć lokale konspiracyjne, prawda? Jakoś się musieli organizować. Ktoś im musiał pomagać, ktoś dostarczać materiały, ktoś rozdawać gazetki. Tego się nie da zorganizować bez jakiejś pomocy. AK miało pomoc finansową. Oczywiście tam też, jak najbardziej, to też była organizacja, którą tworzył naród. To była organizacja patriotów, którzy chcieli po prostu walczyć o wolną Polskę. Natomiast oni mieli środki z Londynu. Im polski rząd przysyłał pieniądze. Narodowe Siły Zbrojne nie miały nic. Wspomniane przeze mnie biuro Fałszerstw na początku drukowało cegiełki, które się po prostu rozprowadzały wśród ludności, żeby oni wspierali narodowy czyn zbrojny. Inną formą były po prostu własne składki. Inną formą były akcje ekspropriacyjne. Czyli innymi słowy, zdobywanie po prostu siłą środków na działalność. Przede wszystkim oczywiście napadając na urzędy, czy przede wszystkim jakieś magazyny niemieckie. Więc to była organizacja specyficzna. To była organizacja bardzo specyficzna na tle polskiej konspiracji. Oprócz tego, że oni nie dostawali pieniędzy od nikogo, musieli liczyć tylko na siebie, to byli także całkowicie niezależni. Tu mają Państwo jeszcze Tadeusza Kurcyusza, następnego po aresztowaniu Łazienkiewicza w czerwcu 1943 roku. To on został wyznaczony komendantem, to znaczy dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych. Po scaleniu, częścią scaloną dowodził, a właściwie komendę sprawował, bo tutaj już mamy do czynienia z komendantem głównym, podpułkownik Albin Walenty Rak. Pseudonim Lesiński, przepraszam, tutaj zapomniałem dopisać. Natomiast ta część, która się nie scaliła, miała trochę więcej dowódców. Na początku był nim Kmicic, czyli Stanisław Nakonecznikow, podpułkownik. To jest ta pierwsza postać od lewej na górze. Następnie generał brygady Tadeusz Jastrzębski. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa sprawa. W Armii Krajowej nie było przedwojennych generałów. Ani jednego. Ani jednego. Natomiast w Narodowych Siłach Zbrojnych, owszem, trzech. Trzech generałów przedwojennych o olbrzymim autorytecie. Czy oni coś robili? Ich funkcje były troszkę reprezentacyjne raczej. Natomiast chodziło tu o prestiż. My mamy, wy nie macie. Kto ma lepszą organizację? Kto powinien przewodzić czynowi zbrojnemu w Polsce? My czy wy? Prawda? Pewien taki oddźwięk propagandowy. Kolejnym dowódcą, a właściwie jeszcze komendantem głównym, następnie dopiero dowódcą, gdy z powrotem wrócono tego starego nazewnictwa, został generał brygady Zygmunt Broniewski. Generał brygady NSZ. On był mianowany przez NSZ-owców, już na generała brygady. Wcześniej miał stopień niższy. Wraz z objęciem dowódca awansowany. Ostatnim dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych był zapewne wszystkim znany podpułkownik Stanisław Kasznica. Kasznica, który skończył z kulą w potylicy tutaj w Warszawie. Zamordowany przez ubeków po tak zwanym procesie sądowym. Uznano go po prostu winnym zdrady, zaprzaństwa i tam wszystkiego, czego jeszcze można było być winnym, będąc polskim patriotą w tamtym czasie. I tak się zakończyła historia Narodowych Sił Zbrojnych. Komenda Stanisława Kasznicy to była ostatnia komenda Narodowych Sił Zbrojnych, jakichkolwiek AK już wtedy nie istniało. NSZ AK razem z NOWAK, czyli tą częścią NOW, która wcześniej się scaliła już z Armią Krajową, po rozwiązaniu Armii Krajowej utworzyły własną organizację, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Tam też zresztą żołnierze NSZZJ, czyli tej części właśnie niescalonej, wchodzili i walczyli dalej, tym razem z okupantem czerwonym. Natomiast zacząłem mówić o tym, że to była organizacja politycznie i ideowo całkowicie niezależna, czego nie można powiedzieć na przykład o Armii Krajowej. To była organizacja, która chciała służyć tylko polskim interesom. To była organizacja, która wypracowała program. Olbrzymi program
dla Polski na dziesięciolecie. Co my chcemy zrobić? Jaką Polskę chcemy mieć? Za punkt jeden z ważniejszych uznawano granice. To znaczy pisano na początku jeszcze konspiracji, jeszcze w prasie zarówno związanej z NOW, jak i OWZJ, że Polska musi mieć swój cel wojny. Znaczy naszym celem wojny nie może być tylko zdobycie niepodległości. To jest absurd. Myśmy wycierpieli, myśmy poszli pierwsi na front. Myśmy przyjęli pierwsi ten cios od Hitlera, nam wbito nóż w plecy. My potrzebujemy rekompensaty. To nas się zamyka do obozów, to nas się rozstrzeliwuje, prawda? To nam się zabiera ziemię, to nas się prześladuje i my musimy to wszystko odzyskać w jakiejś formie. Jaki był plan Narodowych Sił Zbrojnych? Zdobyć ziemię. Jak to oni mówili, zdobyć ziemię pierwszych piastów, iść szlakiem Bolesława Chrobrego, idźmy na zachód, odzyskajmy od Niemców to, co nam się należy. Tak miała wyglądać Polska marzeń Narodowych Sił Zbrojnych. Tak to planowano. I tu była pełna zgoda między politykami SN a politykami ONR. To znaczy, mamy zdobyć Pomorze, mamy zdobyć Śląsk, mamy zdobyć całe Prusy Wschodnie, bo nie może być żadnej wyspy niemieckiej, która znowu gdzieś tam nas będzie atakować od tyłu, prawda? Musimy się w pełni zabezpieczyć. Gdańsk absolutnie do Polski. Litwa Koweńska. Musimy ją wchłonąć. Ona ciągle na arenie politycznej gra przeciwko Polsce. Nie możemy mieć tak niepewnego elementu na granicy. Po prostu musimy ją inkorporować. Musimy pójść dalej na zachód. Musimy zająć Rugię, musimy znaleźć Uznam, Wolin. Musimy pójść na całe Połabie. Bardzo ciekawa jest kwestia Łużyc, bo tutaj to właśnie przede wszystkim Lech Karol Neyman, główny ideolog tak zwanego programu zachodniego, postulował utworzenie protektoratu Łużyc. To znaczy państwa, które ma być niby niezależne, ale generalnie ma być polskim protektoratem, który będzie nas chronił przed inwazją z zachodu. Niech państwo spojrzą na to, jak ta granica wygląda. Tu wprawdzie nie ma zaznaczonych rzek, gór i tak dalej, natomiast ona nie była z głowy. Znaczy, to nie było tak, że o, chcemy mieć Puławy, bo fajnie byłoby mieć to Puławy. Właśnie dlaczego nie? Nie, to była taktyka obronna po prostu. Narodowcy doskonale wiedzieli, że najlepszą obroną, najlepszą linią obrony są po prostu granice naturalne. Dlatego starano się oprzeć przede wszystkim granice właśnie na naturalnych barierach typu Odra, typu Nysa. Na wschodzie nawet, to akurat esenowcy byli aż tak radykalni, że postulowali odbicie ziem, które przed 1795 rokiem należały do Polski. Odtwarzamy dawną Rzeczpospolitą. A ONR-owcy tak nie pisali, raczej nie widzieli w tym nic dobrego. Jeden z redaktorów Szańca, głównego pisma ONR, posunął się do twierdzenia, że jeden powiat na zachodzie wart więcej niż całe województwo na wschodzie. Jest to dosyć kontrowersyjne, koledzy go zbesztali. Chyba słusznie, bo jest to pewna przesada. Natomiast no, faktycznie, pod względem gospodarczym, te ziemie zachodnie były olbrzymim plusem dodatnim dla odradzającego się przemysłu po wojnie. To była bardzo sprytna, przemyślana taktyka. Oczywiście szereg innych uregulowań prawnych, postulatów, co należy zrobić, to wszystko znajdziecie państwo w mojej książce, o czym oni pisali, jakie mieli rozterki, jakie sprawy usiłowali załatwić. Jest zbyt mało czasu, żeby to wszystko poruszyć, a temat naprawdę bardzo ciekawy. Proszę państwa, właściwie tak główny punkt programu dzisiejszego wystąpienia, to są mity. Jakie są mity dotyczące Narodowych Sił Zbrojnych? Czy te mity zostały w ogóle opalone? Czy ktoś chciał je opalić? Właściwie po co? Mity generalnie oczywiście przede wszystkim były tworzone przez tak zwaną czarną propagandę NSZ, czyli przedstawianie ich jako tej organizacji, która
nie ma miejsca w polskiej historii. Nie ma dla niej miejsca w panteonie bohaterów, bo to bohaterowie nie byli. Czy to prawda? Nie sądzę. Tu piękne zdjęcie, to są kursanci podchorążówki w rezerwacie Jata na Podlasiu. Organizowano właśnie kursy podchorążych dla okręgu 12 NSZ i Podlasie. Bardzo zadowoleni, chyba wszyscy dostali patent podchorążych, ale to nie była łatwa sprawa. Żeby dostać patent podchorążego, to trzeba było zdać co najmniej kilka egzaminów i przejść szkolenie, które trwało od 6 do 8 miesięcy. To nie była prosta sprawa. Wiem, że w innych organizacjach czasem się produkowały awanse, po tygodniu się dawało tytuł podchorążego, po 2 dniach nawet. No tutaj tego nie było, a pełna profesjonalizacja. Coś takiego miało miejsce w Polsce tylko w Armii Krajowej jeszcze, proszę Państwa. Czy żołnierze NSZ mordowali Żydów? Temat bardzo istotny. Temat może. To jest jedno z podstawowych oskarżeń wysuwanych przeciwko NSZ. Czy mordowali Żydów? Proszę Państwa, dokumenty wszystkie, jakie udało mi się zgromadzić, jakie udało mi się przejrzeć podczas mojej pracy badawczej, pozwalają mi powiedzieć tylko tak. Nie ma na tą chwilę żadnego dowodu, że jakikolwiek przedstawiciel nacji żydowskiej czy wyznania żydowskiego został zamordowany z tejże właśnie przyczyny, znaczy z racji na swoje wyznanie, tudzież swoje pochodzenie, przez żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Nie ma. Czegoś takiego nie ma. Proszę Państwa, dwóch żydowskich historyków, Smuel Krakowski i Izrael Gutman, to jest jeden ubek wcześniej, zbadało dokładnie na potrzeby Instytutu Yad Vashem, ilu Żydów zostało zamordowanych przez polskie organizacje niepodległościowe w czasie wojny. Tych przypadków wyliczono tam bodajże 120, jeśli mnie pani się nie myli, z czego tylko jeden zaliczono Narodowym Siłom Zbrojnym we wsi Zakrzówek. Po przebadaniu sprawy okazuje się, że ludzie, którzy wspominają to, co się tam działo, mówią jasno, że to byli Niemcy. Nie ma żadnej choćby poszlaki, że tam gdzieś byli NSZ-owcy. Także no, na chwilę obecną nie da się powiedzieć, że jacyś żołnierze NSZ mordowali Żydów, dlatego że byli Żydami. Oczywiście, jak najbardziej, niektórzy Żydzi byli faktycznie likwidowani. Ale nie dlatego, że byli Żydami. Tylko dlatego, że uprawiali po prostu proceder bandycki. No, tego się inaczej nie da nazwać. Oczywiście, należy jasno podkreślić, że to byli uciekinierzy z get, oczywiście. Należy jasno podkreślić, że o ile Polak, który prowadzi incydent bandycki w czasie II wojny światowej, no właściwie może w każdej chwili zaprzestać tego, o tyle no, Żyd ma pewną trudność, prawda? No, wszędzie czeka śmierć. Wszędzie są Niemcy, wszędzie są jacyś szmalcownicy, jak chcą tym Niemcom nas przekazać, no jest trudno. Więc ci ludzie siedzieli w lasach, bo nie mieli innego wyboru. Ale proszę Państwa, ja jestem w stanie zrozumieć, że oni mogli, jeżeli naprawdę nikt im nie chciał pomóc, napaść na polską wieś, bo umarliby z głodu, ukraść mleko, ukraść chleb, ukraść cokolwiek, co pomoże im przeżyć. Ale czy oni musieli kraść złote krzyżyki? Czy musieli wyrywać złote zęby? Chyba nie. No chyba nie było to jakieś minimum egzystencjalne, które gwarantowałoby im przeżycie w czasie II wojny światowej. Więc jeżeli ktoś prowadzi taką działalność, to nie należy się dziwić, że polski wyrok sprawiedliwości takiego kogoś po prostu ukaże. Jak można ukarać w czasie II wojny światowej, gdy nie mamy państwa, struktury mamy podziemne? Jak by ich zamknąć w więzieniu? Gdzie? Gdzie ich zamknąć w więzieniu? No niestety, wszystkie
wszystkie prawa zawsze w czasie wojny ulegają radykalizacji. Nie ma na to innego wytłumaczenia, bo po prostu nic innego się nie da zrobić. Więc wszyscy Żydzi, którzy ponieśli faktycznie śmierć z rąk żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych czy innej organizacji niepodległościowej, po prostu byli bandytami. I dlatego zostali zlikwidowani. Właśnie za swoją działalność. Oczywiście być może zdarzały się przypadki pojedynczego mordowania, nie wiem, czy Żydów, czy po prostu jakichś ludzi, którzy nie byli winni. Pewnie też pod pretekstem rabunkowym, zarówno przez żołnierzy Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych, natomiast takie działania były zawsze piętnowane. I to nie miało znaczenia, czy ty okradłeś Żyda czy Polaka. Ty ukradłeś i ponieśliś karę. Jesteś żołnierzem i kara ci się należy. Taki człowiek był przeważnie likwidowany po wyroku sądowym. Tutaj mają Państwo przykład pogrzeb ofiar mordów w Drzewnicy, którego dokonała banda Gwardii Ludowej pod dowództwem właśnie kryminalisty Żyda Eisenmana, Izraela, pseudonim Lew. Potem ta banda została zlikwidowana przez Oddział Narodowych Sił Zbrojnych, Las 1, natomiast sam zainteresowany dowódca Eisenman niestety był wtedy nieobecny. Rzadko się wspomina, że w Narodowych Siłach Zbrojnych, tej potwornej masie antysemickiej, służyło bardzo wielu Żydów. I dla nikogo nie miało to większego znaczenia, na przykład z Żydami, czy Niemcami, ale chcą walczyć na przykład z Niemcami. Chcecie walczyć z nami, ramię w ramię, to dajemy wam broń. Działajcie. Jednym z takich właśnie żołnierzy był na przykład major Stanisław Ostwin. Najwyżej postawiony oficer żydowskiego podziemia w polskiej konspiracji. Nie było innego oficera żydowskiego pochodzenia, który byłby tak wysoko w żadnej organizacji, nawet w Armii Krajowej, której przecież nikt o jakiś antysemityzm raczej nie oskarża. Oczywiście jacyś tam ludzie są, zawsze się pojawią, natomiast no przede wszystkim to NSZ-owcy byli tymi złymi katami Żydów, prawda? A tu proszę bardzo, major Stanisław Ostwin, Żyd, który pełni tak odpowiedzialne stanowisko. Proszę Państwa, jak go komuna złapała, tak się dowiedzieli, że jest Żydem, to mu zaproponowali, żeby przeszedł na ich stronę. Właściwie dlaczego nie? U nas jest też pełno Żydów. Przecież co ty masz wspólnego z tymi antysemitami? On powiedział nie. Jestem żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. Nie mam nic wspólnego z komuną. Podporucznik Feliks Pisarewski, oficer dodany specjalny w Komendzie Okręgu I Warszawy. To jest fascynujący przykład. Koledzy z NSZ odbili go z pawiaka podczas transportu. Jeszcze nie wiadomo było, co z tym zrobić. On chciał bardzo walczyć. Ale był Żydem, proszę Państwa, ale on był obrzezany. To Niemcy sprawdzali, co można było zrobić. Jak widzicie Państwo, co oni zrobili? Rekonstrukcja na fletku. Otóż to. Widzę, że Pan zna historię. Kumple zafundowali mu, kumple z ONR-u, ci potworni żydożercy właśnie, zafundowali temu Żydowi, którego chyba chcieli zjeść. Ale jednak najpierw woleli zjeść go z napletkiem, więc zafundowali mu napletek. No. No, zresztą Pisarewski to wspaniałe wspomnienia, polecam. Orły i Reszki. Tak, Orły i Reszki, dziękuję bardzo. Orły i Reszki w tych wspomnieniach opowiada tę historię dosyć zabawną skądinąd z podtekstem erotycznym dla dorosłych powiem. To byli właśnie jedni z kilkudziesięciu, kilkuset żołnierzy pochodzenia żydowskiego, którzy służyli Narodowych Siłach Zbrojnych. Proszę Państwa, no ta sprawa nie jest dokładnie jeszcze przebadana. Ja liczę na jakieś poważne badania w tym zakresie. Mam nadzieję, że się nie przeliczę. Natomiast myślę, że wyniki tych badań mogą zaskoczyć wielu ludzi. Czy ilu Żydów służyło w NSZ? Ilu Żydów pomagało? Ilu przepraszam, NSZ-owców pomagało Żydom w tym strasznym czasie, gdy wszyscy chcieli ich zabijać, no, ale byli sprawiedliwi wśród narodów świata. Jednym z takich ludzi, który dostał ten tytuł od Instytutu Yad Vashem, to na przykład Edward Kemitz, ONR-owiec, potworny antysemita, komendant okręgu Pomorze NSZZJ w 1945 roku, dostał taki dyplom za narażanie życia dla Żyda.
Nie wiem, czy ponieważ to jest jeszcze kilka tych slajdów, ale tak myślę, że już nie zdążymy tego wszystkiego poruszyć, więc postaram się powiedzieć o tym dość krótko i wyrobić się do tej 13, żeby Państwo mogli jakieś pytania pozadawać, na które ja będę chciał udzielić odpowiedzi bardzo chętnie. Natomiast być może nie na wszystkie będę w stanie dzisiaj odpowiedzieć, bo albo będzie ich za dużo, albo nie będę miał odpowiedniej wiedzy, a przynajmniej uporządkowanej wiedzy na tyle, żeby Państwu sformułować jakąś sensownie brzmiącą odpowiedź. Dlatego jak skończę, to podam moją kartkę z długopisem, można tam wpisać pytanie, można podać maila, ja na pewno odpowiem, na swoim Facebooku też opublikuję odpowiedź. Natomiast przejdźmy do prezentacji z powrotem. Kolejny mit jest taki, że żołnierze NSZ nie walczyli z Niemcami. Mówi się, że nie walczyli z Niemcami, bo jest mało dokumentów, które potwierdzają jakieś walki z Niemcami. Jest to całkowita bzdura. Mało dokumentów jest po pierwsze dlatego, że zaginęły, po drugie dlatego, może przede wszystkim dlatego, że w NSZ obowiązywał całkowity zakaz publikacji dotyczących własnych wystąpień zbrojnych. Dlaczego? Z przyczyn bezpieczeństwa po prostu. Po co mamy mówić Niemcom, że ich zlikwidowaliśmy, że oni będą nas aresztowali? Niech myślą, że to jakaś po prostu banda polska. Banda, w cudzysłowie oczywiście. Niemcy też nie bardzo, w dokumentach niemieckich też trudno rozeznać, kiedy walczyli z NSZ-owcami, kiedy z AK, kiedy z BH, czy z komuną nawet. Komuna też czasem jej się zdarzyło walczyć, nie z Polakami, tylko z Niemcami. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarzało. Oni zwykle piszą banda leśna i tyle, nie da się za bardzo z tego nic wyciągnąć. Natomiast część walk z Niemcami udało się odtworzyć na podstawie wspomnień, na podstawie szczątkowych dokumentów częstakowskich. Proszę Państwa, no to, co się tam znajduje, każe sugerować, że te walki prowadzono z olbrzymią intensywnością, mimo zakazu z Komendy Głównej, czy wcześniej dowództwa. Po prostu uważano, że należy stać z bronią u nogi. To jest kolejna rzecz, która wyróżnia NSZ. W pewnym momencie przynajmniej, bo AK też do pewnego momentu tak uważała, na pewno się to odmieniło z różnych względów. Stoimy z bronią u nogi, powstanie wywołamy w odpowiednim momencie. Do tego czasu szkolimy się, edukujemy, żeby potem uderzyć z całym impetem. Staramy się kąsać, ale tylko właściwie dlatego, żeby zdobyć na przykład fundusze na działalność. I głównie z takich powodów wprowadzono walkę z Niemcami. A były to walki naprawdę fascynujące. Proszę Państwa, no, w 1943 roku w lato, w lipcu, rodzina Adolfa Hitlera, Częstochowa, piękne słońce, Wehrmacht pręży muskuły, wszyscy się szykują do defilady aleją Adolfa Hitlera w Częstochowie, a tu podjeżdża furgonetka pod budynek Banku Polskiego w Częstochowie. Do budynków biegają ubrani w pełnym modulowaniu Niemcy, w pełnym jak w pełnym, niektórzy nie w pełnym, ale raczej na nich nie robi to specjalnego wrażenia, a potem wybiegają, niosąc pełno pieniędzy. Proszę Państwa, no, taka była akcja, no, to jest absolutny hit. Myślę, że Hollywood powinien się sprawą zainteresować. No, to jest taka właśnie akcja w hollywoodzkim stylu. Akcją dowodził ksiądz porucznik Feliks Kowali, pseudonim Zagłoba. On też jeździł z bombami wysadzać ludzi na terytorium Rzeszy, między innymi z Alojzem Kubickim. No, proszę Państwa, akcja zrobiła na Niemcach takie wrażenie, że oni byli przekonani, że to jest brytyjski wywiad. Że Polacy nie są w stanie zorganizować czegoś takiego. Otóż byli w stanie zorganizować ta akcja akurat przy pomocy żołnierzy AK. I takich akcji było więcej, no, proszę Państwa. No. Najwyżej postawiony dowódca niemiecki w czasie II wojny światowej zabity przez żołnierzy polskiego podziemia to generał Kurt Renner. Zlikwidował go nie kto inny jak wachmistrz Tomasz Wójcik, pseudonim Tarzan, ze swoim oddziałem. To byli NSZ-owcy. Po wojnie tą akcję przypisywali sobie wszyscy, łącznie z komuną. Każdy chciał być tym, który zabił najwyżej postawionego oficera niemieckiego w czasie wojny. I takich akcji był szereg. I było odbicie więźniów w Sielcach. Spektakularne. Znowuż zastosowano fortel. Żołnierze akcji specjalnej Komendy Okręgu Sielce przebrali się za Niemców, upozorowali wprowadzenie więźnia do więzienia i
I po prostu steroryzowali załogę, wypuszczając aresztowanych. I to nie byli jaki aresztowani. To byli najwyżej postawieni oficerowie w komendzie okręgu, łącznie z komendantem Stanisławem Miodońskim. Akcje organizowano tylko, jeśli miano pewność, że się udadzą. Czasem się niestety nie udawało. Natomiast starano się robić gruntowne rozpoznanie, opracowywać kilka planów, w tym plany awaryjne, i dopiero działać. Tutaj akurat mapa, która jest zamieszczona w książce. To jest planowany kierunki natarcia Narodowych Sił Zbrojnych w fazie powstania, która zakładała już zdobywanie nowych ziem. Oddział NSZ podporucznika kapitana Figura Podchorskiego, operując na Lubelszczyźnie. Figura Podchorski to ten na koniu z brodą. A to żołnierze z pułku imienia generała Wacława Sikorskiego podczas powstania. Podczas powstania też NSZ-owcy się bili. I to bili bardzo zaciekle. A generał Antoni Chruściel-Monter jak po wojnie wspominał, że do końca powstania właściwie tylko dwie grupy zachowały zwięzłość szeregów ideowo. Właśnie to byli socjaliści wywodzący się z PPS-WRN no i NSZ, no i narodowcy z NSZ. Że to oni właśnie do końca bili się jak na prawdziwego żołnierza przystało. Zgrupowanie Chrobry 2 Armii Krajowej, początkowo dowodzony przez NSZ-owca słynnego majora Liga, nie dało Niemcom ani metra. Tak się bronili. Żołnierze NSZ kolaborowali z Niemcami? Oczywiście przez lata twierdzono, że jak najbardziej właściwie. Dlaczego nie? Czy kolaborowali faktycznie? Nie, nie sądzę. Tu na przykład jest rozkaz dowódcy NSZ, który piętnuje jakąkolwiek współpracę z Niemcami. Czasem tą współpracę nawiązywano. Szczerzej o tym powiedzieć nie mogę z braku czasu. Natomiast tu jest Władysław Kołaczyński, którego negocjacje z żandarmerią niemiecką doprowadziły do uwolnienia wielu ludzi. Kapitan Tom. Fascynująca postać, zagadkowa postać, jedna z największych zagadek polskiego podziemia. Kim był Tom? Dlaczego działał tak, a tak? Kto się tej polityce Toma sprzeciwiał? Kto mu pomagał? Odsyłam do książki. Niestety nie dzisiaj. Ale zapraszam. Naprawdę staram się tą zagadkę Toma poruszyć jak najszerzej, bo to jest fascynująca sprawa. Brygada Świętokrzyska. Wymaszerowali na zachód pod płaszczykiem niemieckim. Przecież na pewno kolaboranci. Otóż okazuje się, że nie. Okazuje się, że oni walczyli tam o Polskę, a nie o III Rzeszę, jak niektórzy chcą, żeby było. Proszę Państwa, no, najbardziej jaskrawy przykład. Ci ludzie, tutaj bardzo proszę, mapa przemarszu Brygady Świętokrzyskiej na Zachód, oni wyzwolili obóz koncentracyjny. Czy znają Państwo jakąś inną jednostkę polską, która wyzwoliła obóz koncentracyjny? Partyzancką? No, ja nie znam. I myślę, że to jest wystarczający dowód na to, że oni walczyli o Polskę, a nie o III Rzeszę. I że z Niemcami nie kolaborowali, chociaż zawarli taktyczne porozumienie. Natomiast, no... A Władysław Sikorski nie zawarł taktycznego porozumienia ze Stalinem? Też zawarł. Tylko trochę na inną skalę. Natomiast to było taktyczne porozumienie. Przecież Stalin zagrabił nam Kresy, a Sikorski mówi, okej, teraz jesteś naszym sojusznikiem. Przynajmniej na razie. Ci żołnierze NSZ wywołali wojnę domową i dopuścili się mordów bratobójczych. Jeden z głównych zarzutów komuny. Tak jak wspomniałem, no, likwidowano kryminalistów po prostu. Dlatego ich likwidowano. Przede wszystkim dlatego. Czasem zdarzały się faktycznie likwidacje ludzi o prowinencji komunistycznej za swoją działalność, która miała charakter wywrotowy, można powiedzieć, że siali po prostu zamętu w szeregach przede wszystkim własnych, znaczy jacyś agitatorzy. Trochę taki charakter miała, można odnieść właśnie do tego Stefana Skrzypka, słynnej akcji podborowej, znaczy jego żołnierze tam faktycznie łazili po obozowisku NSZ-owskim i mówili, że macie to porzucić generalnie, dołączać się do nas, bo idzie wyzwolenie ze wschodu i trzeba pomóc im zająć Polskę. Ale potem
Leonard Zubzdanowicz w swoim meldunku do dowódcy NSZ-ku Cyrusza powiedział, że po prostu głównym powodem likwidacji Słowika była jego działalność bandycka. Słowik wraz ze swoimi braćmi brał udział w zbiorowym gwałcie na przykład na polskiej ziemiance. Za coś takiego ewidentnie należy się kula w łeb i to chyba nie podlega jakiejś większej dyskusji. Przynajmniej w czasie wojny, może w innych okolicznościach byśmy go zamknęli w więzieniu. Oddział NSZ, żołnierze NSZ podporucznika Wacława Piotrowskiego. Słynny oddział brał udział razem ze znanym zapewne państwu zaporą. Słynnym w tak zwanym polowaniu na oddział Bolesława Kazimiraka Cienia. Okropny oddział, który dokonał wielu grabieży, wielu mordów na terenie Lubelszczyzny. Niestety nie udało się go zlikwidować nigdy. Natomiast próbowano wielokrotnie. To były już wielkie porozumienia zawierane przez dowódców lokalnych, NSZ, AK, bataliony chłopskie. Wszyscy się jednoczyli, żeby tę sprawę jakoś rozwiązać, bo on po prostu terroryzował całą Lubelszczyznę. Z faszyzmu Polskę oczyścimy, plakat z epoki, tutaj NSZ. Oczywiście NSZ-owcy raczej nie likwidowali z powodów politycznych, natomiast komuniści oczywiście. Przy tym sami współpracowali z Niemcami, bo proszę Państwa, no, jak inaczej nazwać sytuację, w której żołnierze Gwardii Ludowej razem z Gestapo wchodzą do siedziby delegatury rządu, gdzie znajduje się archiwum i jedni biorą swoje teczki, inni swoje teczki. To nie jest współpraca? To ewidentna współpraca. Ostatnie kierownictwo Organizacji Polskiej Energii NSZZJ na obowiązkach rządu, tutaj mamy Kaszlicę, ostatni Lech Karol Neyman, pokazywany wcześniej już na prezentacji. Czy żołnierze NSZ prowadzi działalność bandycką? Nie prowadzi. To od razu powiem. Wszystkich akcji dokonywano po prostu na majątki niemieckie, tudzież pod zarządem niemieckim. Natomiast od ludzi starano się jedynie pozyskiwać dobrowolnie wszelkie środki. Szerzej o tym nie powiem i jest to z pewnością niedopełnienie obowiązków. Natomiast no, odsyłam do książki ze względu na czas. Tutaj grupa żołnierzy z oddziału Wacława Kocińskiego. Też fascynująca powstać. Też napisał wspaniałe pamiętniki. Pan zapewne kojarzy między młotem a kowadłem. Polecam. Bardzo ciekawa lektura. Może uda mi się wydawcę przekonać, żeby tu siedzącego, żeby udało się je wydać drukiem, ponieważ to są trudno dostępne. Czy żołnierze NSZ wysługiwali się obcym wywiadom? Oczywiście się nie wysługiwali, ale jeżeli te wywiady walczyły z wrogami Polski, no to trudno było z nimi nie nawiązać jakiejś współpracy. Na tą współpracę oczywiście nawiązywano i na pewno NSZ to nie były najemne sługusy zagraniczne, jak utrzymywała propaganda komunistyczna. To byli zdecydowanie bohaterowie, którzy po prostu z braku innych możliwości musieli nawiązać współpracę wywiadowczą z Amerykanami. Na przykład tutaj żołnierze brygady z żołnierzami amerykańskimi i Otmar Wawrzkowicz, który prowadził kierownik ośrodek wywiadowczy w Rady Zboru. Proszę Państwa, ostatnia sprawa już naprawdę, to jest biała legenda NSZ. Też istnieje. Nie tylko czarna legenda NSZ. Czym jest biała legenda NSZ? Nie mam czasu opowiedzieć, ale proszę Państwa, tam zdarzały się rzeczy niesamowite. ONR-owcy, ja osobiście uważam, że Organizacja Polska Obozu Narodowo-Radykalnego to była mafia. W ścisłym tego słowa znaczeniu. To oni działali po prostu jak mafia. Jeżeli ktoś im nie pasował, no to na przykład mógł liczyć się z tym, że zostaje zlikwidowany. Prawda? Więc to jest bardzo ciekawa sprawa. I oczywiście ta mafia raczej miała cele pozytywne, natomiast to jak działała, to na pewno tego nie można nazwać cywilizowanym prowadzeniem polityki. Państwa, tyle z mojej strony. Poproszę o jakieś pytania, jeżeli Państwo mają. Przepraszam, się rozgadałem za 5 minut za długo. Czy są jakieś pytania od Państwa? Czy w trakcie pisania książki korzystał Pan z konsultacji z jakimiś innymi historykami? Tak, oczywiście. Przede wszystkim to w ogóle przepraszam, że pominąłem, ale to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Czy badania nad narodowymi siłami zbrojnymi tak naprawdę rozpoczął jeden człowiek,
Gdyby nie jego benedyktyńska praca, gdyby nie jego samozaparcie, bo wszyscy właściwie mu kładli kłody pod nogi, to ta książka albo by w ogóle nie powstała, albo bym w ogóle jej nie napisał, albo bym ją napisał na przykład za lat 10 czy 20. Państwa tym człowiekiem jest pan Leszek Żebrowski, a mu z tego miejsca bardzo dziękuję. Tego z nami nie ma dzisiaj, ale to jest człowiek bardzo zapracowany. To jest człowiek, który olbrzymi wkład ma w naukę polską, mimo że nie jest historykiem z wykształcenia, ale jest, proszę Państwa, jednym z najlepszych historyków w Polsce, przynajmniej od tego okresu. Znaczy, nie trzeba skończyć historii na Uniwersytecie Warszawskim, żeby być historykiem. I to jest najlepszy tego przykład. Innym człowiekiem, z którego pomocy korzystałem, był na przykład doktor habilitowany Paweł Skibiński, specjalista od narodowców w czasie międzywojennym, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze innym historykiem, który bardzo pomógł, jest doktor Kawęcki, również specjalista, szczególnie od obozu narodowo-radykalnego w czasie międzywojennym. I to przede wszystkim z ich pomocy korzystałem, ale również z osiągnięć naukowych całej rzeszy historyków, którym hołd oddaję na początku, we wstępie, pisząc o tym, jakie zasługi dla tej książki wnieśli generalnie do całego zagadnienia narodowości. Teraz pan z tyłu. Chciałbym zadać następujące pytanie. Jakie były plany Narodowych Sił Zbrojnych w kontekście ludności niemieckiej i tych obszarów, które zamierzali zdobyć? Bardzo dobre pytanie. Już na nie odpowiadam. Proszę Państwa, były takie same jak plan komunistów. Znaczy, to co zrobiła komuna po wojnie, czyli wywiezienie tych ludzi na zachód, dokładnie to samo zamierzali zrobić narodowcy. Profesor Karol Stojanowski pisał, że Polsce należy się rekompensata. Za to, co wy Niemcy nam zrobiliście w czasie tej wojny, za te bestialstwa, które się dopuściliście, nam należy się po prostu rekompensata. I on sobie inaczej tej rekompensaty nie wyobrażał, jak niemieckie zakłady przemysłowe i jak niemieckie majątki ziemskie. Więc tych ludzi po prostu planowano wywieźć. Nad tym, jak to zrobić, pracowali funkcjonariusze służby cywilnej narodu. Notabene po wojnie komuniści korzystali właśnie z tych planów. Po prostu takie były czasy, takie były realia. Wszyscy mniej więcej mieli na tę sprawę pogląd podobny, natomiast faktem jest, że właśnie to NSZ-owcy jako pierwsi wysunęli ten pomysł, żeby się przesunąć na zachód. Oczywiście, że pomysł jest stary, prawda? Bolesław Krobry tam był. Natomiast no, w czasie wojny oni byli pierwsi i potem z ich osiągnięć, przede wszystkim właśnie rozwiązań prawnych, dotyczących właśnie tego, co z tymi ludźmi zrobić, korzystali komuniści, bo po prostu sami nie byli dostatecznie przygotowani. Ci naukowcy, którzy wtedy pracowali w SCM, po wojnie odbudowywali polską gospodarkę. Na przykład profesor Krupiński, prawda, odbudowywał węgiel po wojnie. On te wszystkie plany przecież nie wyczarował ich w ciągu roku. On to pracował tym latami, pracował w ramach służby cywilnej narodu. Jest taka ciekawa broszura, bardzo trudno dostępna, pisana przez, zdaje się, Neumana. Właśnie likwidacja Niemczyzny na ziemiach zachodnich. Polecam. Można tam zajrzeć, on dokładnie tłumaczy, jaki był pogląd na tę sprawę. Jeszcze jakieś pytanie z Państwa strony? Tak, proszę Pana. Ja mam takie pytanie. Jak wyglądał stosunek NSZ i możliwości, czy też zamiarów, jeśli chodzi o pomoc dla Polaków, którzy ginęli tragicznie w czasie rzezi wołyńskiej. Tak, wołyńskiej. Bo mówię to w aspekcie takim, że się zarzuca Armii Krajowej, że jakby nie nadążyła za tym problemem. Czy w związku z tym jakby tutaj takie pytanie dodatkowe, na ile NSZ miało swoje siły właśnie na terenach wschodnich? Już panu odpowiadam, tylko pośle się mapą, która pozwoli mi lepiej państwu odpowiedzieć na to pytanie. Na tej mapie nie widać, a może i widać? Tak, widać.
Państwa, tu nie widać dokładnie. Natomiast te ziemie na wschodzie, wyłączając okręg lwowski oznaczony jako 4, cała ta północno-wschodnia część, to jest Inspektorat Ziem Północno-Wschodnich. Proszę Państwa, on nigdy nie został zorganizowany ze względu na po prostu braki kadrowe. NSZ-owcy nie mieli ludzi. Oni na wschodzie zawsze byli słabi, oni byli zawsze nastawieni na zachód po prostu. I tam nie byli zorganizowani, tam komendy okręgowe nie powstały. Jacyś tam pojedynczy konspiratorzy byli, ale oni raczej działali, albo się przenosili w ogóle na zachód, albo raczej współpracowali z lokalnymi strukturami Armii Krajowej bardzo ściśle. Odpowiadając ściślej właśnie na Pańskie pytanie, mogę powiedzieć tyle. O ile Armia Krajowa faktycznie nawaliła i uważam, że to jest katastrofa, jak się zachowali, naprawdę. To jest hańba dla tej organizacji wieczna, uważam, że oni się tego dopuścili i nie poszli tam po prostu. Proszę Państwa, 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej powstała, tylko nie powstała po to, żeby bronić ludzi na Wołyniu, tylko po to, żeby pomagać Armii Czerwonej zajmować Polskę. Czy to jest sensowne działanie? Czy to jest polska racja stanu? Nie sądzę. Trzeba było tą dywizję zorganizować wcześniej i wykurzyć po prostu stamtąd te bandy rezunów. Trzeba powiedzieć jasno, to były bandy. Tak się ludzie nie zachowują, się nie zachowuje wojsko. Natomiast NSZ-owcy możliwości obrony tych ludzi właściwie nie mieli. Jedyne, co mogli robić i co faktycznie robili, to poruszanie szeroko tej sprawy w prasie. I próba stworzenia jakichś rozwiązań, przede wszystkim prawnych, które na przyszłość pozwoliłyby uniknąć podobnej sytuacji. Te rozwiązania ograniczały się właśnie głównie do tego, jak Ukraińców będziemy traktować po wojnie, jaki będzie ich stosunek majątkowy przede wszystkim do Polaków, czy będą uważani za pełnoprawnych obywateli, czy nie. No tutaj uważano raczej, że nie będą, ale że mogą nabyć prawa obywatelskie właśnie ze względu na swój stosunek do Polski. Co innego Niemcy. Ci Niemcy, którym pozwoli się zostać, nigdy nie mogli nabyć praw obywatelskich, zdaniem ideologów obozu narodowego. Ukraińcy mieli mieć do tego prawo. Natomiast pisano o nich z obrzydzeniem. Pisano, że to zachowanie jest po prostu obrzydliwe, że to jest po prostu zezwierzęcenie całkowite, że to tak się nie prowadzi spraw, tak się nie prowadzi sporów narodowościowych. No. Jak pisali w sprawie akurat do Żydów, pisał Szaniec, mord nie jest naszą bronią. Tak, Żydzi są naszymi wrogami, ale mord nie jest naszą bronią. I to samo się tyczyło Ukraińców. Czy mogli pomóc? No niestety nie mogli. Myślę, że bardzo chcieli. Nawet te okręgi, które były zorganizowane i graniczyły bezpośrednio, nie miały takich możliwości przede wszystkim komunikacyjnych, żeby przerzucić dużą ilość ludzi. Poza tym w tych okręgach zwykle partyzantka była bardzo słaba. Mówię tu szczególnie o okręgu Kraków i Lwów. W Krakowie władze Generalnego Gubernatorstwa bardzo się pilnowały, żeby te polskie oddziały po lasach nie chodziły i tam NSZ-owcom było bardzo ciężko, struktura w samym mieście już była bardzo, bardzo drobna. We Lwowie też w ogóle. Lwów się w ogóle rozbił. Tam struktura się połamała całkowicie. Nastąpił rozłam w okręgu, bo związane to w ogóle z historią o zabarwieniu kryminalno-erotycznym znowu, którą poruszam w książce właśnie. Więc oni nie mogli naprawdę zareagować w taki sposób, jaki chyba byśmy chcieli, ja i pan. Czy jeszcze jakieś pytanie z Państwa strony? Tak, proszę pan środku. Jakie były siły NSL? Ile ludzi byli tam? O, 100 tysięcy, 100 tysięcy. Bardzo słuszne pytanie, przepraszam, że o tym nie wspomniałem. Moje zaniedbanie karygodne. Ilu ich było? I to jest kolejna sprawa, która pokazuje, jak specyficzną organizacją były Narodowe Siły Zbrojne. To znaczy, były tylko dwie organizacje w Polsce, które były tak profesjonalnie zorganizowane i zarządzane. Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne. Tylko w AK, tylko w NSZ archiwizowano dokumenty. A drugą sprawą, która pokazuje to, jak to było zorganizowane, jest to, że tylko w AK i tylko w NSZ przeprowadzano regularne przeliczenia stanów.
Jak zaczynałem swoją pracę nad tą sprawą, to sobie myślałem tak. No dobra, regularne przeliczenia stanów regularnymi przeliczeniami stanów, ale to przecież ludzie byli na pewno tam naściemniali, bo właściwie dlaczego nie? Przecież my się chcemy pokazać przed tą komendą w naszym powiecie, że my w powiecie to mamy sporo chłopa, a w innych powiatach tego nie mają. I z kolei odwrotnie Okręg chciał się pokazać przed komendą inspektoratu. Natomiast potem dopiero właśnie pan Leszek Żebrowski zwrócił mi bardzo słusznie uwagę, że przecież oni to mieli na własny użytek, że to im miało służyć. W związku z tym tych zawyżeń raczej nie przeprowadzam. Bo to było po prostu irracjonalne. Znaczy, nikomu nie zależało na tym, żeby się w ten sposób pokazywać, bo to było natychmiast weryfikowane. Natychmiast przyjeżdżał oficer na przykład z komendy okręgu, który po prostu przeprowadzał badanie, czy te przeliczenia zostały zrobione odpowiednio, czy nie. One miały służyć możliwościom mobilizacyjnym, dlatego dbano o to, żeby były właściwe i żeby były odpowiednio przeprowadzone, żeby ich nie zużywać. Co do samej liczebności. Liczebność na przełom 43 i 44 roku to jest około 70 tysięcy żołnierzy. Co czyni Narodowe Siły Zbrojne trzecią pod względem liczebności organizacją w kraju. Znaczy pierwsza AK, druga PH, trzecia NSZ. Przy czym zorganizowanie tych ludzi do NSZ, a PH to stoi na zupełnie innym poziomie. Natomiast to jest inna sprawa. Te dane były przekazane przez kuriera Narodowych Sił Zbrojnych, wysłanego przez dowódcę NSZ do Londynu. Tym kurierem był major Stanisław Żochowski. On miał przekazać te dane naczelnemu wodzowi. Jak naczelny wódz generał Sostkowski zobaczył, że taka organizacja wielka w kraju istnieje, że tak prężnie działa i właściwie on nie ma nad nią kontroli, to był zszokowany. Bo Armia Krajowa przedstawiała, jest w swojej książce cytuje wiele meldunków właśnie, między innymi generała Tadeusza Komorowskiego-Bora, który przedstawia NSZ jako strukturę kadrową, która nie ma struktur okręgowych, mają jakieś tam bojówki partyjne, które sobie latają po mieście, a właściwie tylko nam przeszkadzają w naszej prawdziwej robocie wojskowej. No, okazało się, że nie. Że tych ludzi jest 70 tysięcy, że oni są pogrupowani tylko w okręgi jakieś tam podokręgi, czasem inspektoraty, powiaty, placówki, rejony. Nie, oni są też posegregowani, to absolutnie złe słowo. Są podzieleni też na bataliony, prawda, na plutony, na drużyny. O to było bardzo, o to się dbało. Dokładna liczba była podana, to jest 72 tysiące z groszami, natomiast no, to jest, no, dotyczy tego ostatniego przeliczenia, które miało miejsce jesienią 1943 roku. Dlatego tak mówię szacunkowo, że to jest około 70 tysięcy żołnierzy. Co do poszczególnych okręgów, nie wiadomo jak to się rozkładało, bo nie wszystkie dokumenty się zachowały. Pełna dokumentacja stanów zachowała się tylko z okręgu Białystok, czyli trzynastki. I tam jest faktycznie wyliczone. Mamy tyle a tyle oficerów, tyle i tyle podoficerów, tyle a tyle szeregowców. I można też badać, jak to się mniej więcej zmieniało, ponieważ takie stany się zachowały dwa. No i tam zmiany występują oczywiście. Dlaczego występują? No to jest już inna sprawa i starałem się to uwzględnić w swojej pracy i próbować jakoś wytłumaczyć. Natomiast faktem jest, że po rozłamie w Narodowych Siłach Zbrojnych, czyli w dwóch NSZ-owskich wtedy już organizacjach, NSZ-AK i NSZZJ, latem 44 roku, jak sądzę, oczywiście tego nie bazuje na objawieniu, jak na przykład Jan Tomasz Gross, tylko staram się to, co mówię, oprzeć na jakiś badaniach podpartych źródłami. Przypuszczam, że sądzę, iż służyło wtedy w obu organizacjach NSZ-owskich około 90 tysięcy żołnierzy. Przy czym zdecydowana większość, przytłaczająca większość, służyła w NSZ-AK. To od razu powiem, dlaczego taki skok, dlaczego z 70 tysięcy aż 90 tysięcy, uwzględniając też to, że generalnie jak się
Jak się rozłam w organizacji robi, to ludzie są niechętni, prawda, przestają działać, trochę ich odchodzi, wiadomo, że trochę ginie, a tu jednak wzrasta i to sporo, to 20 tysięcy, niebagatelna kwota, suma. Natomiast moim zdaniem wynika to przede wszystkim ze specyfiki sytuacji. Znaczy, lata 1944 roku to jest już ten czas, kiedy Armia Czerwona się zbliża, kiedy wszyscy są nabuzowani, cała młodzież już tylko czeka, chwycimy za broń, idziemy bić wroga, teraz jest ten czas, to się uda i wszyscy masowo lgną do partyzantki. Głównie dotyczy to oczywiście Armii Krajowej. Natomiast nie uniknęły tego zjawiska również Narodowe Siły Zbrojne, przy czym przede wszystkim, tak jak mówię, ta organizacja, która była częścią Armii Krajowej. W NSZZJ ten napływ był znacznie mniejszy, co było związane w dużej mierze tym, że te struktury były słabo zorganizowane, bo były nastawione co innego, to znaczy oni chcieli już wychodzić na lat. Niekoniecznie w takiej formie, w jakiej to miało miejsce, jeśli chodzi o Brygadę Świętokrzyską, to była pewna wypadkowa zdarzeń, ale oni raczej myśleli o tym, że przeniesiemy się na zachód, gdzieś tutaj właśnie Dolny Śląsk, Pomorze, gdzie się rozpuścimy. I w tym gąszczu tej ludności przemieszczającej się nikt nas nie znajdzie, komuna nas nie dosięgnie. Zakonspirujemy się głębiej, będziemy walczyć dalej. Czy taki był na to pogląd. Można jeszcze jedno? Tak, proszę bardzo. Jeszcze jeden mnie temat tutaj zainteresował. To chyba jednak w tych rozdziałach nie zauważyłem. Czy pan spróbował może zainteresować się tym, co dotyczyło Armii Krajowej, mianowicie dość głębokiej infiltracji policji niemieckiej, tej wywiadowczej Gestapo? No bo przecież to, co się stało z Romeckim, prawda, no to wiadomo było, jakie wielkie luki były tutaj w tej mierze. Czy w NSZ miało miejsce aż tak głęboka, znaczy ja podejrzewam, że nie, ale na ile to mogło? Jeszcze jedno krótkie pytanie, mianowicie czy Wielkopolska była objęta, czyli kraj warty w okresie wojny? Jak wiemy, jest to przecież główny teren działania sił narodowych w okresie międzywojennym. Czy tam akurat taka była też zamiar, czy też udało się? Już odpowiadam. To tak, najpierw do pierwszego się odniosę. Tej penetracji. Penetracja była olbrzymia. Trzeba jasno powiedzieć, penetracja była olbrzymia. To dotyczyło zarówno Niemców, jak i komuny. W tej sprawie przede wszystkim dotyczącej AK nie przyglądałem się na tyle, ile chciałbym się przyjrzeć. No, ograniczałem trochę miejsce też w tej książce, więc wiadomo. No, nie może być jakichś kolosalnych rozmiarów. Natomiast z tego, co się orientuję, to ta penetracja faktycznie była. Tak jak pan wspomniał, ten przykład Grota, to jest doskonały przykład na to, jak głęboko Niemcy weszli. Oni mieli pełne rozeznanie nie tylko w strukturach, ale także w stosunkach, jakie panowały nawet w Komendzie Głównej AK. Czy to miało miejsce również w NSZ? Częściowo tak. Pragnę zaznaczyć, że w tym samym czasie, nie tego samego dnia, ale w tym samym czasie, kiedy wpada Grot, wpada Oziewicz. Dokładnie w tym samym czasie, to jest też czerwiec 1943 roku. Aresztują najpierw Oziewicza, czyli dowódcę NSZ, i zaraz aresztują Grota. Nie należy sądzić, że Oziewicz wsypał Grota, nawet by nie mógł. To po pierwsze, a po drugie, oni jeszcze sobie nie wiedzieli, kogo mają. Bo prawdopodobnie Oziewicz został aresztowany za posiadanie nielegalnych dokumentów. Nie wiem, czy państwo kojarzą taką scenę z czasu Honoru, jak tam Obersturmbannführer Lars Rainer przygląda się legitkom, znaczy kenkartom i widzi, tam mu pokazuje jakiś inny Niemiec, że tu jest pieczątka z zakładu, który w tym czasie jeszcze w Berlinie nie istniał. Właśnie to jest sytuacja z żywca wzięta, znaczy była taka sytuacja faktycznie, że pomylono się i w ten sposób Niemcy rozpracowali legalizację zarówno AK, jak i NSZ. I właśnie w ten sposób wpadł Oziewicz. Ta penetracja, o której pan mówi, była częściowo wynikiem niedbałości, a częściowo była nie do uniknięcia. Znaczy, znam taki przypadek, gdzie wpada olbrzymia ilość konspiratorów w okręgu krakowskim Armii Krajowej, bo oni jednym pociągiem wysyłają dwie łączniczki,
do komendy głównej po awanse, przy czym jedna łączniczka siedząc w jednym przedziale wiezie karierę konspiracyjną wojsku, która ma umotywować, dlaczego mają dostać się oficerowie awans, natomiast druga łączniczka wiezie wypisane z imienia i nazwiska dokumenty. Ten oficer ma teraz taki pseudonim, a przed wojną służył tam i mieszka tu. To fatalna sytuacja, one wpadły i była wielka wsypa. Wydawano instrukcje bezpieczeństwa, różnie się z tym obchodzono. Świetny przykład. Do Warszawy jest zaproszony komendant okręgu numer 2, tam na mapie, czyli numer 13 jednocześnie, pułkownik Kmicic, nagonicznikow, ten, który później będzie komendantem głównym NSZZJ. Wzywa go Tadeusz Kurcyłusz. Wiecie państwo po co? Człowiek myśli, Boże, wzywa go. Pewnie chce czegoś niesamowitego, jakichś stanów liczbowych, osobowych, nie wiem. Chce dać na jakieś ważne stanowisko. Nie, on go zaprosił do kawiarni i pyta, co u pana słychać? Co u pana słychać na głos, panie majorze? Proszę państwa, to jest sytuacja kuriozalna. Stanisław Nagonicznikow nie miał dokumentów, żadnych. On siedział w lesie, on był komendantem, który dowodził okręgami dwoma z lasu. Siedział cały czas w lesie w oddziale, nie miał żadnych dokumentów osobistych, żadnej przepustki. Polowało było na niego gestapo, polowała na niego armia krajowa, wcześniej był żołnierzem AK i wystąpił za kasę, wstępując do NSZ. Wszyscy na niego polują. On na ulicy się nie mógł pokazać, a ten go zaprasza do Warszawy, żeby zapytać, co u pana słychać. Panie majorze, jeszcze pewno szpicli gestapo, wszyscy tylko czekają, aż ktoś coś takiego powie. Ja muszę przerwać, bo już nasz czas dobiegł końca. Teraz będzie kolejne spotkanie. Jeszcze bardzo szybko odpowiem na to pytanie, które pan pytał. Tak, w okręgu wielkopolskim były rozwinięte struktury. Pewnie nie na tyle, na ile by sobie tego życzyli. To była inna specyfikacja, bo to były ziemie, które weszły w skład Rzeszy bezpośrednio. Eksterytorialna komenda okręgu, znaczy część komendy okręgu, ta eksterytorialna, znajdowała się w Warszawie, część była na miejscu. Kurierzy kursowali przez Kutno i Litzmannstadt, czyli Łódź. I jakoś to funkcjonowało. To nie był dobrze zorganizowany okręg, natomiast był. I działalność tam prowadzono, przede wszystkim wywiadowczą. Na tym się skupiono. Żadnych tam raczej oddziałów bojowych nie było. Proszę państwa, bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć państwu choć trochę historię Narodowych Sił Zbrojnych. Zapraszam do lektury. No, niestety nie możemy dzisiaj państwu tej książki dać, żebyście mogli państwo ją przeczytać. Natomiast tak jak tu pan Janek mówił, ona będzie przy okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Polecam. Nie dlatego, że jest moje, tylko dlatego, że jest to Narodowy Świat. Dziękuję. Także jeszcze jak coś zapraszamy na stoisko 102, nasz autor będzie przez chwilę. Jest pan Leszek Żebrowski, także będzie wesoło na pewno. Dziękuję.